Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkim Halo i dzisiaj zajmiemy się tym ważnym tematem, będącym gdzieś, może nawet u podstaw zakładania kanału, czy w ogóle lubienia serii Halo. Mamy film, który, jak widzicie po tytule, będzie o tym, dlaczego Halo jest genialne. No bo to jest bardzo taki tytuł, być może na wyrost, nie każdy uznaje ten geniusz, ale jest jednak coś w tej serii, w tych grach, że mnie pociąga na tyle, żeby przeliczyć całą serię, żeby interesować się światem przedstawionym tej serii oraz żeby prowadzić kanał na YouTubie poświęcony temu właśnie zjawisku. No więc zastanówmy się, dlaczego Halo jest takie dobre. Otóż uwaga, mam tutaj takie małe punkciki, powiem wam, co jest w tej grze fajne, co może ją odróżnia jakoś od innych. Przede wszystkim uważam, że ta gra jest absolutnie idealnie dopasowana do pada. To jest idealna gra konsolowa, idealny FPS konsolowy. Przed pierwszym Halo były jakieś konsolowe shootery, Perfect Dark czy Golden Eye. One były zrobione tak fajnie, znośnie. Jednak Halo pokazało, jak to zrobić, nie przejmując się jakimiś takimi PC-towymi standardami, wiecie. Broń była pod klawiszami od 1 do 9. Mieliśmy apteczki, mieliśmy szybkie zapisywanie, wczytywanie, różnego rodzaju rzeczy. A Bungie zrobiło dużo rzeczy po swojemu. Przede wszystkim uwaga, ruch nie wpływa na celność. To jest taka cecha zapożyczona z dawnych gier, z Quake'ów, z Unreal'ów, kiedy ważny był ruch, przemieszczanie się. Teraz właśnie nie mamy żadnych kart za to, że się przemieszczamy i poruszamy naraz. Tak samo w starszych odsłonach poniżej czwórki nie było odczutu broni przy strzelaniu z broni automatycznej. Od czwórki się to pojawiło i trzeba troszkę na to uważać. Trochę to wpłynęło na całe przedstawienie akcji, całe przeprowadzenie różnego rodzaju strzelanin, manewrów, ale teraz ogólnie ruch nie wpływa na celność, można spokojnie biegać, skakać i cały czas będziemy mieli podobną efektywność naszego strzelania, podobną rzecz Bungie zastosowało w Destiny. Tam sterowanie jest takie bardziej w stylu Call of Duty, ale cały czas mamy swobodę poruszania się, możemy lecieć, przycelowywać, strzelać naraz, nie będzie z tym takich problemów jak w typowych grach akcji, takich militarnych, poważnych shooterach. Hitboxy głów są duże. Jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli złapiemy w palcach tę mechanikę trafiania wrogów w głowę, to mając pistolet czy dowolny karabin, będziemy mogli bardzo fajnie headshotować postacie, co teoretycznie było trudne, no bo trzeba mieć małą zręczność, żeby walnąć jednym pociskiem w tę małą główkę przeciwnika, a tutaj to zostało w ten sposób właśnie rozwiązane, że jest fajne, że jest łatwe i że jest w miarę łatwe, przystępne do opanowania, nie ma z tym większych problemów. Tak więc to jest część takiej mechaniki rozwiązywania danych sytuacji, problemów w Halo. Mamy grupę przeciwników, bierzemy pistolet czy karabin i paroma strzałami posyłamy do piachu gruntów i może tam szakali, którzy nie mają tarczy, no bo to jest najprostszy sposób radzenia sobie z tego typu problemami. Widać to też na przykład w multiplayerze, w trybie SWAT, kiedy nie ma tarcz, wszyscy mają broń taką precyzyjną i tam się po prostu ginie cyk. Nie macie, tam nie ma zdrowia, pasków zdrowia, to jest wszystko zero-jedynkowe, nawet jak dostaniesz w plecy, czy w klatę, gdziekolwiek, w kończynę, to nie ma tak, że tracisz zdrowie i w końcu tam cię jakoś zabiją. Headshoty są na tyle łatwe do osiągnięcia, że któryś drugi albo trzeci strzał zawsze będzie głową, więc bardzo rzadko się ginie w słocie od stracenia po prostu całego zdrowia. Bardzo ważna jest rola granatów, właśnie są tego typu właśnie manewry, są granaty, mamy cios wręcz, to są akcje przypisane na padzie, na konsoli, w tych właśnie grach do osobnych przycisków, co się przyjęło w całej branży. To jest też fajny temat, jak Halo pierwsze i późniejsze wpłynęły na resztę branży na dostosowanie tego typu rzeczy, bo nagle się okazało, że nie trzeba, kurczę, mieć noża jako osobnej broni wyciąganej z kieszeni i dopiero wtedy strzałem atakujemy wręcz. Nie trzeba granata wyjmować też osobnym przyciskiem i też strzałem przytrzymywać i rzucać. Możemy to zrobić osobnymi przyciskami. Ja z tego co pamiętam na PC-cie pierwszy raz coś takiego widziałem w Max Payne'ie. Tam było to na tyle źle zrobione, że mieliśmy do wyboru albo walkę wręcz, żeby przywalić komuś, albo granaty do wyboru pod jeden przycisk. To było tyle źle zrobione. W Halo to ma osobne guziki, no i granaty są o tyle ważne w serii,
że mają przypisany bardzo istotny klawisz, klawisz, który praktycznie zawsze jest pod ręką, na którym zawsze trzymamy palec, czyli lewy spust. Bardzo łatwo można się nimi nauczyć rzucać, one mają bardzo fajną fizykę i jest to takie intuicyjne, łatwe do nauczenia, zupełnie jak z headshotami, trzeba to wszystko załapać. Przylepianie wrogów nie będzie wtedy zbyt ciężkie. Największą ilość granatów pamiętam z ODST i z Halo 3, tam były 4 rodzaje, dwa potem wyrzucono, zastąpiono trzecim prometańskim w Halo 4. No i liczę, że kiedyś tam jeszcze ich liczba wzrośnie. Bo myślę, że niekoniecznie musimy zbierać wszystkie, jak to było w trójkach, ale no zamieniać może w ten sam sposób jak broń. Co ja jeszcze tutaj mam? Mamy tylko dwie bronie. Kolejny przycisk na padzie mógł być wykorzystywany do przełączania między dostępnym arsenałem. Nie musiało tego być 9 sztuk, czy ile tam mamy przycisków na klawiaturze, ale właśnie dwie. Przełączać się jednym guzikiem, szybko to robić, no i mądrze dobierać arsenał. To jest też część jakiejś takiej taktyki, żeby wziąć coś na tarczę i coś do dobijania przykładowo. Nie mamy tego komfortu, że zawsze mamy od jedynki do dziewiątki czy do zera zestaw broni i nigdy nam amunicji nie zabraknie do wszystkich. Bardzo mądrze została pomyślana kwestia zdrowia, bo kiedy wyszło Halo pierwsze, bardzo modne były apteczki i ciężko było się od nich odciąć, więc one gdzieś tam były, ale no Bungie wpadło na pomysł autoregeneracji, żeby były te apteczki, żeby one wciąż miały jakąś rolę, no bo jednak to był taki styl grania, który ciężko było wtedy jeszcze odrzucić, to doszła tarcza. Tarcza, która się automatycznie regenerowała, no i która przyjmowała na siebie pierwszą część wrogiego ognia obrażeń. Po niej dopiero po rozładowaniu tarczy można było headshotem posłać przeciwnika do piachu. I tak jest generalnie do dzisiaj. Z tym, że od dwójki zaczęły te główne części serii wycofywać się z apteczek, z tego, że zdrowie jest nieodnawialne. Bungie próbowała z tym wrócić w ODST i Breach, ale no 343 Industries postanowiło inaczej, tak więc główne zagrożenie tego, że w nowszych odsłonach nie mamy tarczy, to nie jest to, że nam zleci zdrowie, którego sobie nie odnowimy, tylko jest głównie to, że jesteśmy narażeni na headshot. To działa, to jest fajne i wymusza pewnego rodzaju akcję. Inne zachowanie niż w typowych innych grach. Ważna jest rola ataku wręcz, on jest też pod innym przyciskiem, tak samo jak granaty, tak samo jak zmiana broni na drugą. I jest to o tyle dobrze pomyślane, że przecież atak wręcz to jest super prosty, to nie ma celowania, to nie ma jakiejś wielkiej filozofii, wystarczy go palnąć w dobrym momencie, trzeba mieć wyczucie czasu, trzeba rozumieć, kiedy go najlepiej użyć, najczęściej, żeby dobić przeciwnika. W ten sposób to bardzo dobrze pasowało, żeby na przykład zbliżając się do przeciwnika rzucić mu serię, pozbawić go osłony praktycznie do zera i dobić jednym skutecznym, celnym walnięciem z łokcia czy z kolby. Nie ma to znaczenia, no ale to właśnie bardzo dobrze się pasowało w rozgrywkę, zwłaszcza kiedy dodaliśmy do tego większe obrażenia od ciosu wręcz od tyłu. Wtedy doszły różnego rodzaju teksty, że assassinated i tak dalej w multiplayerze, no a od Reach mieliśmy do czynienia z bardzo fajnymi animacjami dobijania od tyłu, które od jakiegoś czasu zresztą były dość modne. Nie mieliśmy też takich podstawowych manewrów, które się pojawiły gdzieś na poziomie Call of Duty 1-2, czyli tam przybliżenia z broni oraz sprintu. To jest oczywiście nie do końca prawda, po prostu to są manewry, które zajmowałyby nam kolejny przycisk na padzie, a który można było wykorzystać do czegoś innego, do bardziej ekonomicznego ułożenia tego pada. Prawda to jest taka półprawda, ponieważ wiadomo, przybliżenie było zawsze w tych grach. Jeżeli chodzi o precyzyjne bronie, w jedynce to był tylko pistolet, w dwójce doszły karabiny precyzyjne, nie mówię o zwykłych. A jeżeli chodzi o sprint, to oczywiście doszedł od Reach jako umiejętność pancerza, od czwórki jako zwykły manewr do przeprowadzenia. No a piątka to już całkowicie wszystko podmienia i przefasonuje nam absolutnie obłożenie pada, gdzie trzeba się prawdopodobnie Halo uczyć od nowa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tyle jeżeli chodzi o temat obłożenia pada, to jest naprawdę genialnie obmyślane wzięcie tego wszystkiego, co było w grach, dostosowanie do pada i parę takich ryzykownych usunięć, które kurczę weszły przecież do kanonu gatunku. Autoregeneracja zdrowia, tylko dwie broni lub ograniczona ich ilość, rzut granatem albo cios wręcz pod osobnymi przyciskami, to wszystko wymyśliło praktycznie Bungie. No bo to oczywiście jest duże nadużycie z mojej strony, ale oni to spopularyzowali, oni to zrobili dobrze i pokazali, jak to robić w innych jeszcze grach. Co my mamy dalej? Mam taką zakładkę taktyka.
trzeba myśleć o rozładowaniu tarcz. Jest to tyle fajnie pomyślane, że definiuje nam to, w jaki sposób dobieramy broń na akcję. Warto mieć coś na rozładowanie tarcz i coś precyzyjnego do dobijania. Karabin i pistolet. Z serio pozbawić przeciwnika tarczy, osłony, potem zmienić na pistolet jednym strzałem precyzyjnym, go posłać do piachu. Tarcze są o tyle też ciekawe, że nie chronią nas przed granatami, bezpośrednim oberwaniem wybuchem, oraz na przykład są wrażliwe na podstawową broń obcych, czyli pistolet plazmowy, który w naładowanej formie natychmiast, momentalnie ściąga tarczę naszego przeciwnika, naszą. Możemy to wykorzystać oczywiście w bardzo fajny sposób na najwyższym poziomie trudności, żeby sobie trochę ułatwić starcia z elitarnymi. To jest tak zwany noob combo. Zdejmujemy natomiast tarczę, zmieniamy na precyzyjnego, dobijamy dwoma strzałami, zatwierdzamy najpotężniejszych wrogów. To jest wciąż element taktyki, przemyślenia akcji, żeby sobie z tym poradzić. Dopasowanie sprzętu do aktualnej sytuacji. To jest cały czas ten sam temat. Mamy różne rodzaje granatów. Na grupki przeciwników mamy granat zwykły, który sobie rzucamy, on się tam odbija, gdzieś ląduje i dobrze jest go rzucać między grupki małych wrogów. Specjalnym granatem obcych jest granat plazmowy, który się przylepia. Jego oczywiście jest najlepiej stosować do pozbywania się konkretnych, mocnych przeciwników, jak elitarni, jak bruci i inne mocniejsze kreatury. On zwykle, jeżeli go przylepimy, załatwia tych twardszych gości za jednym razem. W multiplayerze, jeżeli zostaniemy zlepieni, no to mamy sekundę na reakcję, żeby na przykład dopiec w jakiś sposób naszemu prześladowcy i zabrać go na przykład ze sobą. Były też granaty, szlepne granaty brutów. Ja nie przyznam się, że trójkę pamiętam jak przez Lungue i nie bardzo kojarzę, czym one się różniły, poza tym, że też się przylepiały. Ale były też granaty mołotowa, czyli no rzucamy, rozwala się granat, wypuszcza płomienie. I jego wariacja to był granat Prometean, że pojawiała się kula. Ich ideą było to, że dany obszar zaczyna zadawać obrażenia znajdującym się tam postacią. Dobre to było oczywiście do blokowania przejść w jakichś wąskich korytarzach, tego typu rzeczy. Granaty zawsze możemy zmienić sobie, rzucić ten, który chcemy. Ich ilość się zmieniała przez gry, ale one są naprawdę ważne i istotne było, żeby były zróżnicowane i odpowiednio dobrane na taktyki. Bardzo przemyślane są też bronie obcych. One działają zupełnie inaczej niż bronie standardowe, bronie UNSC, na amunicje przeładowywane z magazynkami, ze wszystkim. Większość z nich działa na zasadzie takiej, że każda broń ma swoją baterię i strzelamy z niej, może się co najwyżej przegrzać, nie przeładowujemy tej broni, no bo prawdopodobnie wymiana tam baterii by trwała trochę dłużej niż to wszystko warte, zmieniamy wtedy szybko broń, część broni się przeładowuje, są też bronie takie jak Needler, niesławna różowa broń, która strzela takimi kolcami różowymi, one zadają oczywiście obrażenia, jak trafiają, ale jeżeli trafimy daną ilością kolców, to jakby one się kumulują w ciele ofiary i następuje wybuch. To jest też bardzo dobra broń, żeby załatwiać silniejszych wrogów, Spartan multi, elitarnych w singlu. W pistolecie obcych mówiłem, możemy go naładować i w bardzo fajny sposób pozbawić przeciwnika tarczy dosłownie w momencie. Jest coś takiego jak snajperka obcych, ona też się nie przeładowuje, trzeba uważać ze szybkostrzelnością, bo szybkostrzelność tej snajperki zależy od nas. No ale mamy cały czas to przeładowanie, jeżeli strzelimy dwa razy, raz po razie, to będzie ona już w tej chwili przegrzana. No i jeszcze taka rzecz do taktyki, standardowy cios wręcz uzupełniają bronie do walki wręcz. Są to młoty, jeżeli chodzi o brutów, oraz miecze, jeżeli chodzi o elitarnych. Są to fajnie przemyślane bronie, używamy je tak jak noże w tych starych grach, że to jest jako broń. Oba mają swój poziom naładowania, tak jak broń obcych standardowa. I są przekozaczone, przegięte, OP, imba, wszystko co by o nich nie mówić będzie prawdą. Są bardzo mocne, na bliski dystans absolutnie nikt nie ma z nami szans. Atakując mieczem mamy taki fajny dash do przodu, więc musimy bardzo dobrze wyczuć dystans do przeciwnika. To jest taki kolejny element, nie musimy tak ładnie, precyzyjnie ciąć, tylko wystarczy wiedzieć, w którym momencie uderzyć, mieć dobre wyczucie i to jest bardzo dobrze przemyślane, też podpada właśnie, żeby jak najmniej tych się ograniczać specyfiką tego typu kontrolera. Młoty są podobne bardzo, tylko one powodują coś w stylu wybuchu,
czyli też to jest bardzo dobre, bardzo fajne, są może trochę lepsze na małe grupy. Oba mają swoje poziomy naładowania, jak już się zmarnują, to są niewiele lepsze niż ich standardowa wersja udrzana, standardowa wersja naszego ciosu wręcz, czyli no goła piącha albo kolba. To jest fajne, że to jest wprowadzone, jeżeli dojdzie do walki dwóch przeciwników, którzy mają miecze, to następuje bardzo fajna walka, bardzo fajny pojedynek na nerwy, na wyczucie broni, ponieważ jeżeli dwóch przeciwników uderzy naraz, to broni się jakby znoszą, schodzi trochę jej amunicji, jej energii, ale no nikt nie zostaje ranny, no bo, że tak powiem, skrzyżowali się mieczami. Można by to kiedyś jeszcze bardziej rozbudować, bo naprawdę jest nieźle, byłem świadkiem całkiem długich i zażartych pojedynków w multiplayerze, które najczęściej kończyły się tym, że przychodził trzeci i strzelał do pojedynkujących się i sytuacja bardzo szybko się zmieniała. A więc to jest niezwykle fajne. A na koniec dodam jeszcze coś takiego, kurczę, w tej grze są pojazdy. Jeżeli w grze są pojazdy, to już jest wartość dodana do całości, to dlatego można powiedzieć, że Battlefield jest lepszy od Call of'a. I mamy coś takiego, model jazdy Warthoga to jest absolutna perełka. Było to zżynane w grach z serii Borderlands i w czymś tam jeszcze, nie pamiętam w tej chwili gdzie, ale wykorzystujemy tutaj tylko i wyłącznie gałki pada, dzięki czemu również inne pojazdy, którymi możemy ostrzeliwać się w trakcie jazdy, mamy wtedy wolny spust. Lewą gałką jedziemy przed tył, prawą skręcamy, dzięki temu dwa różne palce odpowiadają za sterowanie, nie ma jaj jak innych tego typu produkcja, że musimy no, obsadzić jeszcze coś więcej, jeszcze coś mniej i jest to sterowanie imprecyzyjne. Model jazdy Warthoga to jest absolutne cudeńko, jeżeli chodzi w ogóle o gry akcji, które nie wiem, nie są w ogóle o gry, które nie są wyścigówkami, ścigałkami, samochodówkami i tego typu grami. Jest naprawdę świetny, jak on się zachowuje na wertepach, jak on skacze, jakie on ma te niezależne osie, które skręcają przednia i tylna. Jest to absolutne cudeńko i obsługa dwóch albo trzech osób Warthoga to jest kwintesencja kooperacji, która zresztą została wykorzystana przez twórców w jedynce i w trójce Halo na samym końcu ostatniej etapy. To są świetne przejażdżki Warthogami. I to, co jest bardzo ciekawe różnica przy kontraście między siłami ludzi a siłami kowenantów jest to, że tam nie ma żadnych prostych odpowiedników. Jeżeli ludzie mają czołg, to czołg obcych jest zupełnie inny, działa bardziej jak mobilny moździerz. Jeżeli ludzie mają, co nie mają, kładzika, to obcy mają taki lewitujący pojazd, który może strzelać, ale tylko do przodu, który daje osłonę tylko od przodu i żeby headshotować przeciwnika trzeba zajść go z boku, z tyłu, tego typu rodzaje kombinować. I to jest naprawdę fajne, to zmienia w ogóle taktyki, to nie ma tak, że każdy ma komplet sprzętu na każdą okazję, tylko wszystko się do czegoś przydaje, jest fajnie przemyślane i daje naprawdę dużo radochy. Dobra, to jest takie dość podstawowe wytłumaczenie, dlaczego nasza gra, dlaczego Halo może uchodzić za serię, za gry genialne. Jest to wszystko oparte w dużym stopniu o mechaniki gry oraz o pomysły, jakie zaopatrzyło swoje twory Bungie. Ja jestem bardzo zadowolony z takiego rozwoju całej serii, z tego, co ona sobą osiągnęła i naprawdę takie bardziej przemyślane i trochę trudniejsze starcie z innymi graczami w multiplayerze czy z przeciwnikami sterowanymi sztuczną inteligencją w singlu uważam za dużo bardziej satysfakcjonujące niż zabicie, nie wiem, 1000 żołnierzy na przestrzeni innej kampanii w Battlefieldzie czy w Kodzie. Dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie. Możecie ten film wkleić każdemu, kto nie rozumie serii Halo. Jest szansa, że po nim również jej nie zrozumie. Bo Halo jest generalnie, no, ciężko je przemycić na nasz grunt i tym, co je po prostu nie lubię. Dziękuję wam za uwagę, widzimy się w następnych filmach, cześć.